Chyba już jesteśmy na wizji, jak co czwartek o godzinie 19:00. Witam panią psycholog. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Przydałaby się dzisiaj porządna porada, bo czasy mamy takie, że coraz bardziej wszyscy są zestresowani i sfrustrowani, co często prowadzi do. Psychos. Dokładnie. I tak. Poniekąd, może, tak. Może to prowadzić. Dlatego taki dzisiejszy tytuł: Zdrowie psychiczne, psychozy. Jak sprawdzić, czy mam psychozę? O, właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo osoby, które mają psychozę, nie mają możliwości tak naprawdę jej zweryfikować w sobie i odczuć, że to jest akurat psychoza, nie to, co faktycznie się dzieje wokół nich. Tym charakteryzują się właśnie psychozy, że to jest takie błędne postrzeganie, zaburzenie postrzegania rzeczywistości, czyli ogólnie rzecz ujmując, nam się wydaje, i to, co jest charakterystyczne, to jest taki brak krytycyzmu wobec tego, że pewne rzeczy się nie dzieją wokół nas, a my jesteśmy przeświadczeni i wręcz święcie przekonani, że to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, jest prawdą i tylko prawdą, i wszelkie próby zwrócenia przez osoby postronne uwagi na to, że nie, że tak nie jest, że tak się nie dzieje, że są dowody i fakty, że jest inaczej, no niestety nie są skuteczne, ponieważ właśnie jednym z takich charakterystycznych objawów psychozy jest to, że osoba, która jej doświadcza, bardzo silnie jest przekonana o tym, że ma rację. A wszystkie osoby, które mówią, że nie, trochę stają się przez pewien czas Wrogami. wrogami, tak? Czyli jakby wpasowują się w tą psychozę jako osoby, które na przykład coś knują albo są w zmowie czy w spisku. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o schizofrenii. No właśnie tak zastanawiam się, tak jakbym sobie przypominał rozmowę sprzed tygodnia i chciałem zapytać właśnie, jaka jest różnica między psychozą a schizofrenią, skoro objawy są bardzo podobne. Znaczy tak, psychoza jest tylko jednym z objawów schizofrenii, tak? Jakby to jest bardzo silny i charakterystyczny objaw tej choroby. Natomiast nie trzeba mieć schizofrenii, żeby doświadczyć psychozy, tak? Psychozy też nie są tylko i wyłącznie zapisane dla schizofrenii, ponieważ poświęciliśmy w zeszłym tygodniu czas na to, żeby trochę szerzej powiedzieć o samej schizofrenii, a przy tym no, te psychozy, urojenia, był faktycznie już poruszony, no to też warto byłoby tutaj, kontynuując temat, zaznaczyć, że psychoza to nie jest tylko coś, co wiąże się ze schizofrenią. Że jak ktoś doświadcza psychozy, to znaczy, że on najprawdopodobniej choruje na schizofrenię. Tak naprawdę. Czyli czy z tego wynika, że psychoza jako jedna z elementów składowych schizofrenii jest mniej groźna albo mniejsza, albo no, mniej groźna w skutkach, czy to nie można w ten sposób tego rozpatrywać? Nie można tego w ten sposób rozpatrywać, bo siła, natężenie, też charakterystyka treści tej zaburzonej w psychozie jest różna i ona tak naprawdę generując pewnego rodzaju zachowania, no może też mieć różne konsekwencje, tak? Więc tutaj nie możemy w taki sposób powiedzieć, że schizofrenia, skoro ma kilka objawów, a tylko jednym z jest psychoza, to znaczy, że ta psychoza ma lżejszy przebieg, prawda? Po prostu musi wystąpić najczęściej w schizofrenii, no szczególnie tej paranoidalnej, no ta psychoza jest bardzo charakterystyczna, tak? I ona się pojawia, ale tak jak mówię,
psychoza to nie jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla schizofrenii, co też warto wiedzieć, bo gdybyśmy tak myśleli o psychozach w taki sposób, że to na pewno jest schizofrenia, no to też sposób leczenia i postępowania tutaj w stosunku do osób, która cierpi na takie zaburzenie psychotyczne czy jakiś epizod psychotyczny w tym momencie, no też może być dłuższa, zanim okaże się, że to jest jednak nie schizofrenia, to jest coś innego, prawda? Także no, tak naprawdę psychoza to jest zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się praktycznie tym, że no tak jak mówiłam, że źle postrzegamy z jakichś powodów w pewnym czasie rzeczywistość, a schizofrenia jest już chorobą psychiczną, której jakby to, że ta psychoza występuje, jest jednym z jej takich osiowych objawów, tak? I kto najczęściej zapada na albo cierpi na psychozę? Pytasz mnie oczywiście o takie czynniki, które predysponują do tego, żeby tej psychozy doświadczyć, tak? No, myślę, że tak. Więc w ogóle musimy zaznaczyć to, że każdy z nas tak naprawdę doświadcza w jakimś takim małym stopniu różnych, nazwijmy to, małych psychoz. Tak? Nie, ja nie doświadczam kategorycznie. Nie zgadzam się. Nie, ja nie doświadczam psychozy i proszę mi, nie, chyba wiem, co mówię, tak? To zaraz. Mam rację, czy nie? No, zaraz to zweryfikujemy, Hubert. Mam rację, nie mam żadnej psychozy. I koniec. No tak. No, tutaj nie będę dyskutować, bo widzę, że będzie ciężko cię przekonać. Że tak, pacjent jest groźny, tak? Że faktycznie to tak wygląda, rozmawiając z osobą, która jest w psychozie, że ona absolutnie tego nie przyjmie, tak, w pierwszym momencie. Ale i sama też nie przyjdzie z tym do psychologa? Musi przyjść z opiekunem, tak jak w przypadku schizofrenii? Rzadko, częściej jednak to rodzina zauważa, że się dzieje źle i to rodzina bardziej tutaj zaczyna ten taki etap tej ingerencji w tą chorobę czy w to zaburzenie, prawda? Ta rodzina czy osoby bliskie, osoby gdzieś przebywające w środowisku, one rozpoczynają ten kontakt zazwyczaj z lekarzem, psychiatrą, czy też z inną osobą, u której akurat szukają pomocy, tak, czy porady. Ale tak jak mówiłam, każdy z nas trochę tak naprawdę doświadcza takiego pewnego rodzaju psychotycznych myśli, chociażby jeżeli na przykład przypomnimy sobie takie sytuacje, że kiedyś szliśmy na przykład ulicą wieczorem i nagle nam się wydaje, że ktoś za nami idzie, albo usłyszymy, że wydaje nam się, że ktoś gdzieś nas woła, prawda? Albo wydaje nam się, że ktoś stoi gdzieś w bramie i nam się przygląda. I każdy, myślę, że ma takie doświadczenia, kiedy coś takiego poczuł, że wydaje mi się, że coś tam jest, albo kogoś słyszę i tak dalej. Natomiast to, co jest prawidłowe, to nie jest nic strasznego, że to jest naturalne, że my tego doświadczamy. Natomiast to, co jest prawidłowe, to to, że nasz umysł dokonuje w tym momencie korekty, tak? Czyli zbliżamy się do jakiejś sytuacji albo odwracamy się i okazuje się, że jednak się myliliśmy i my mamy świadomość tego, że się myliliśmy, nasz umysł dokonał korekty, no i wiemy, że tam nic nie było i tak dalej. W przypadku tej psychozy, no to jest tak, że ten umysł tej korekty nie dokona, tak? Raczej utrwala i jeszcze produkuje takie błędne właśnie postrzeganie, które w przekonaniu osoby cierpiącej na tą, będącej w tej psychozie, właśnie jeszcze dodatkowe dowody tutaj daje, że ona ma rację. Ale zapytałeś mnie o to, kto jest narażony. No przede wszystkim czynniki takie tutaj też są genetyczne, związane z taką predyspozycją, że jeżeli w rodzinie ktoś chorował na przykład na jakiegoś rodzaju choroby, zaburzenia, gdzie te psychozy występowały, czy właśnie była schizofrenia, czy na przykład
choroba afektywna dwubiegunowa, czyli taki bardzo ciężki, ciężka postać depresji naprzemiennej z manią, no to tutaj jest jakaś predyspozycja, tak? Poza tym jeszcze czynniki takie środowiskowe, wychowanie na przykład i w ogóle przebywanie w takim środowisku bardzo nieprzyjaznym, tak? Gdzie ciągle był lęk, zagrożenie, tego rodzaju sytuacje. Co ciekawe, też psychos bardzo często doświadczają emigranci. Emigranci, szczególnie ci, którzy długo przebywają w zagranicy. W kraju osiedlenia. Tak, w kraju osiedlenia i nie mówią w danym języku, na skutek takiej izolacji społecznej, gdzie oni po prostu też nie są w stanie wiedzieć, co inni o nich mówią i tak dalej, mogą mieć takie przekonania, błędne przekonania, że wszyscy na przykład przeciw nim coś tam knują i tak dalej, i tak dalej. I to może jakby z wpływem czasu, gdzie przez brak możliwości rozumienia sytuacji, chociażby w kwestii językowej, to po prostu rośnie do takich rozmiarów właśnie trochę psychozy, tak? Że wszędzie wyszukujemy, że ktoś się na nas źle spojrzał, na pewno nas ocenia, bo jesteśmy na przykład, nie wiem, Polakami, a nie Norwegami, jak tutaj, jeśli chodzi o stricte o Norwegię, tak? Czyli też tutaj zauważano, że poprzez tą izolację społeczną jest tendencja do doświadczania właśnie psychoz, szczególnie u tych osób, które w języku nie mówią w tym kraju. Tak? Co jeszcze? Na przykład PTSD to jest taki skrót, który wiąże się z doświadczeniem pewnej traumy. Jaki to skrót? PTSD to jest post-traumatic stress disorder, czyli zespół stresu pourazowego, tak bardziej tutaj po naszemu. To wiąże się z tym, że na skutek pewnej sytuacji doświadczyliśmy jakieś traumy. Może to być na skutek, że ktoś nam zrobił krzywdę, może to być jakiś wypadek, może to być strata kogoś bliskiego. No, różne rzeczy, po prostu takie, które z dnia na dzień praktycznie nas zmieniają z człowieka funkcjonującego dobrze, no nie jesteśmy w stanie funkcjonować, prawda? Taka trauma, tak z grubsza. To też powoduje taką zwiększone prawdopodobieństwo, że ta psychoza może wystąpić, taką podatność bardziej, ale nie musi. Mówimy cały czas, że może, tak? Że to zależy, jak to długo trwa, jak się utrwala, czy środowisko jakoś weryfikuje i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Uzależnienia. Tak? Uzależnienia. Na pewno. Podeszły wiek. Jest coś takiego jak psychoza starcza. Czyli starszy pan nie wie, o co mu chodzi i jak się nie może wysłowić, to zaczyna krzyczeć, jak nie może czegoś wyjaśnić, tak? To nie wiem, czy bym, być może to jeden z aspektów psychozy, bardziej charakterystyczne jest coś takiego, że na przykład starsza osoba na przykład podejrzewa osoby, które z nią mieszkają, jakichś bliskich, na przykład o to, że coś się jej ciągle podkrada, ktoś jej coś przeszukuje, wyciąga, że ktoś chodzi na przykład po domu albo wchodzi do jej pokoju. Czyli ciągle oskarża. Ciągle oskarża i najczęściej te oskarżenia są skierowane właśnie do domowników, prawda? I tutaj właśnie jakby trudno, rzadko kiedy takie osoby trafiają do lekarza, na przykład do psychiatry, bo rzadko kiedy właśnie mówi się o tym, że to jest coś na zasadzie pewnego rodzaju urojeń, że to jest taka psychoza starcza, a rokowania w leczeniu są bardzo dobre. Są bardzo dobre pod warunkami takimi, że trafi do lekarza, dostanie leki i będzie te leki przyjmować przez jakiś dłuższy okres czasu, prawda?
Co jeszcze? Tak się zastanawiam. Samotność. Samotność, izolacja. Samotność bardzo w ogóle źle wpływa na nasze funkcjonowanie. Szczególnie ten rodzaj samotności, gdzie nam brakuje jednak tej drugiej osoby. No bo samotność to też może być pewnego rodzaju wybór i takie poczucie, że ktoś się czuje dobrze, tak? Natomiast ta samotność taka nie z wyboru, a z Z konieczności. przymusu. No to to. A to też tego nie zastanawiałem się nad tym. Zawsze myślałem, że jak ktoś jest samotny, no to z wyboru. A czyli jak ktoś z wyboru, to nie musi mieć psychozy, no bo jest samotny, dlatego że chce. No są takie osoby, które się czują dobrze. To jest kwestia takiego też odczuwania siebie, takiego komfortu, choć nie wydaje mi się, żeby taka długotrwała samotność wpływała dobrze na kogokolwiek, prawda? Że jednak jakieś 80% przebywania samemu ze sobą może dać na przykład jakiś, jak ktoś to lubi, coś fajnego, ale jednak lubi człowiek jest niepotrzebny do różnych. Co jest wpisane w hierarchię potrzeb Maslowa, chyba nawet. Izolacje. Jest trochę tak naprawdę tych czynników, które gdzieś na przełomie naszego życia mogą się pojawić, tak? No to myślę, że to by było tyle. Poród na przykład. Jeszcze raz. Poród, urodzenie dziecka na przykład też może też czasem Doprowadzisz do psychozy. doprowadzi do psychozy, z tym, że to nie jest to samo, co depresja poporodowa, tak zwany baby blues. To nie jest to samo. Ta psychoza troszeczkę tutaj przebiega poważniej i to jest związane z tym, że na początku no jest wiadomo, taka trochę niechęć do tego dziecka, bardziej taka kojarzona z tą depresją poporodową, taką obawą przed tym dzieckiem, ale potem ta psychoza, to co jest charakterystyczne w niej, że mama może mieć takie myśli, taką chęć wyrządzenia krzywdy dziecku, swojemu dziecku, albo też sobie. I ona, ta mama wtedy zdaje sobie sprawę, że tak nie powinna robić, tak? Natomiast słyszy pewnego rodzaju takie Potrzebne. potrzeby, które jakby skłaniają do tego, namawiają, prawda? I tutaj, no tutaj jest duże zagrożenie, że w tej psychozie może zrobić krzywdę dziecku albo też sobie. I tutaj jest bardzo duża potrzeba szybkiej ingerencji i pomocy lekarza. Nie? Tutaj No to. tak, tylko czy ktoś jest w stanie to rozpoznać, bo mogą być ukryte te psychozy, a potem wszyscy mówią w programie interwencyjnym, że nikt się nie spodziewał. Już myślę, że niestety nie wszyscy w ogóle się zastanawiają, w ogóle nie są też takie środowiska, gdzie w ogóle takie słowo jak psychoza, ono nie funkcjonuje w świadomości, prawda? Nie interesują psychologią, czy nie wszyscy mają dostęp, albo też jest ograniczona świadomość tego, co to jest psychoza i kojarzy się tylko i wyłącznie na przykład ze schizofrenią właśnie, tak? No, to już jest kwestia naszego programu, na przykład, który być może wiele osób słuchając zda sobie sprawę faktycznie. Znam taką osobę albo słyszałem o takiej sytuacji, tak? Być może pojawi się za chwilę jakaś taka osoba i będzie wiadomo, że to jest psychoza, że to nie jest zła matka, zły człowiek, tylko ona po prostu w tym momencie jest chora. Trzeba jej pomóc. Także tyle o tych czynnikach takich, które predysponują, bądź też ewentualnie mogą jakoś bardziej, takie osoby, które doświadczają tego, mogą być bardziej narażone na tą psychozę. Co? W takim razie powiedz mi proszę, czy dużo pacjentów, moje standardowe pytanie, przychodziło do ciebie z psychozą?
no raczej więcej do czynienia z psychozami, z takimi pacjentami mają jednak lekarze psychiatrzy. No bo tutaj psychologia jest konieczna. I też od razu zaznaczę, że leczenie jest bardzo skuteczne i rokowanie leczenia jest dobre. Pod warunkiem, że osoba będzie zgodnie z zaleceniami lekarza brała leki, nie przestanie ich brać po tygodniu, bo już jest lepiej i tak dalej, tylko ściśle pod kontrolą lekarza będzie stosowała się do wytycznych, więc rokowanie. Czyli farmakologia, czy terapia logiczna? Jeżeli chodzi psychoterapeutycznie, w przypadku psychoz, to w momencie, kiedy no, ten pacjent nie jest w tym stanie psychotycznym, może być jakieś wsparcie, bo też osoby, które dowiadują się na przykład, że były w takim stanie psychotycznym, różne rzeczy się też mogą wydarzać w związku z tym. Na przykład potem mogą doświadczyć pewnego rodzaju depresji, to jakby po takich psychozach częściej trafiają do terapeuty, ale często przychodzą rodziny i mówią tak, tak, tak i tak funkcjonuje ktoś z mojej rodziny, co ja mam zrobić, tak? Tak to wygląda, przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Nie wiem teraz tak, bo wiesz, Hubert i drodzy Państwo, powiedziałam o tym, że psychozy to nie jest tylko schizofrenia. I teraz myślę, że warto byłoby powiedzieć o tym, nie tylko kto może tej psychozy doświadczyć, ale w ogóle jakie są rodzaje. O! Jakie są rodzaje tych psychoz, bo troszeczkę ich jest. I one czasami różnie nazywamy różne rzeczy, które się dzieją w naszym domu. Niekoniecznie nazywamy je psychozą akurat. To może być też z tym związane. Czyli w metodologii rozróżnia się różne rodzaje, tak? Psychozy. I ile jest tych rodzajów zdefiniowanych? To pewnie kilkanaście tak naprawdę. Ja dzisiaj wymienię myślę, że kilka takich najbardziej znanych. I znanych, tak. I one też te rodzaje są związane właśnie z tym, co mówiłam, z tymi czynnikami, czyli w zależności od tego, jaki rodzaj psychozy, też pewne czynniki go tak naprawdę mogą wywołać, tak? Albo środowiskowe bardziej, albo izolacja i tak dalej, i tak dalej. Sobie tutaj zapisałam, żeby niczego nie pominąć. Pierwsza to jest taka psychoza schizoafektywna. Ogólnie to jest powiązanie tego urojenia wiąże się z konkretnym afekt, czyli inaczej emocja, tak? To jest powiązane razem z tym urojeniem. Czyli jak się nazywa? Jeszcze raz. Schizoafektywna. To jest, ona jest charakterystyczna na przykład dla czegoś takiego jak mania i depresja. Nie wiem, może ty słyszałeś, Hubert, może Państwo też słyszeli. O maniach słyszałem różnych i o depresjach rozmawialiśmy, ale jak to odnieść do psychozy? To na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś ma psychozę związaną taką depresyjną, tak? I przy depresji też są zaburzenia nastroju. Ten człowiek ma przekonania na przykład na swój temat takie, że nic mi się nie udaje, ma poczucie winy, poczucie krzywdy, ale to nie jest tylko takie przekonanie, tylko ma takie wrażenie, że to jest nieodwracalne, taki wpływ ma na to, że on krzywdzi te osoby, sobie różne rzeczy wmawia i wyobraża. I tutaj dodatkowo w tej psychozie no, jest znacznie obniżony nastrój, jest też dużo lęku. A w przypadku psychozy takiej maniakalnej to jest zupełne przeciwieństwo, czyli taki człowiek ma takie poczucie wielkościowe, ale to się wiąże z tym, że ma silne przekonanie, że on jest w stanie zrobić wszystko. I w jego tych urojeniach psychotycznych
On ma dostęp do, nawet do prezydenta, do wszystkich możliwych osób, które są w stanie mu w jakiś sposób pomóc, znaczy nie tyle, że pomóc, bo on potrzebuje pomocy, tylko załatwić pewną sprawę, tak? Czyli wszystkich zna. Wszystkich zna i on w to wierzy, choć oczywiście tak faktycznie nie jest. To są takie urojenia mocy, tak, że ja wszystko mogę, jestem w stanie zrobić wszystko, co jest oczywiście nieadekwatne do rzeczywistości. To jakby to jest ta grupa takich schizoafektywnych psychoz, czyli to urojenie, takie przekonanie o tym, że właśnie te myśli takie fałszywe, które nie są związane z rzeczywistością i dodatkowo emocje. Kolejną taką psychozą to jest na przykład psychoza poporodowa. O niej trochę wspomniałam, tak? Tak jak mówię, to jest taka skrajna reakcja na pojawienie się dziecka, czasem nieoczekiwanego bardzo długo, że niekoniecznie musi być dziecko, które jakby no, mama nie za bardzo chciała być w ciąży i urodzić to dziecko, prawda? Ona jest o wiele silniejsza niż tak zwany baby blues i depresja poporodowa, tak? I ona może się pojawić, tutaj mam taką informację, tak naprawdę od kilku dni, nawet do kilku miesięcy po porodzie, czyli to może być takie odroczone w czasie, nie od razu po porodzie, na drugi, trzeci, czwarty dzień, tylko to może nagle okazać się, że na przykład po dwóch miesiącach taka psychoza się pojawi, tak? I to jest właśnie takie poczucie, taka podejrzliwość w ogóle wobec bliskich, ale też taka chęć zrobienia temu dziecku krzywdy. No i tutaj wiadomo, ostrożnie, bo gdzieś im dłużej ta psychoza będzie się utrzymywała i nakręcała, tym jakby prawdopodobieństwo zrobienia czegoś też się zwiększa, prawda? Kolejną taką psychozą jest na przykład psychoza alkoholowa. Tak, to jest to, co mówiłam, że na skutek substancji psychoaktywnych, ale tutaj mamy alkoholowa, ale ja bym też to od razu doprecyzowała, że to nie używki. Tak, to nie chodzi tylko o alkohol. To chodzi również o wszelkiego rodzaju narkotyki, dopalacze, prawda? Wszystko to, co zdecydowanie nas uzależnia, wpływa na zmianę naszego nastroju sztucznie, a jeszcze tym bardziej branie takich rzeczy, które wywołują halucynacje, jakieś kolory się zmieniają, gdzieś, no jakby w ogóle widzenie świata pod wpływem tego narkotyku się zmienia, prawda? I ta psychoza alkoholowa, ona się pojawia po odstawieniu używki. 2 do 4 dni po odstawieniu substancji, na przykład właśnie alkoholu, czy na przykład. I teraz tak, ona może się pojawić w takiej postaci, na przykład majaczenie alkoholowe. I tutaj to, co jest charakterystyczne, to, że osoba, która doświadcza tej psychozy, ona ma takie jakby dziury w pamięci, takie luki. Jakby w ogóle miała, tak powiem, poszatkowany dzień, tak? Nie pamięta czegoś tam z dnia. I to, co jest też ciekawe, w tą dziurę wkłada jakieś wspomnienia z przeszłości. Ona uzupełnia to czymś takim, jakieś sytuacje, które miały zdarzenie na przykład jakiś czas temu, to w ogóle jest totalnie niespójne, prawda? I to, co tutaj występuje, to też może być taka mania prześladowcza, że ktoś chce mi zrobić, ktoś mnie śledzi, ktoś chce mi zrobić krzywdę, ktoś o mnie mówi, tak? Ktoś mnie obgaduje, tego rodzaju rzeczy. Pojawia się bezsenność, a w takich bardzo, bardzo silnych już stanach właśnie tej psychozy alkoholowej, to mogą nawet występować halucynacje, widzenie, obraz, urojenie to jest bardziej przekonanie, czasem słyszenie, a halucynacja, no to widzimy coś. Zwidy po prostu.
zwidy, tak. Bardzo często te zwidy to na przykład są pod postacią tego, że patrzymy na przykład na swoją rękę i wydaje nam się, że jakieś insekty nam tutaj chodzą po tej ręce, tak? Tak jak u mnie. Tak jak u ciebie na przykład, prawda? No, tu. To jakby to są też inne te wzrokowe. Ale widzisz? Tak, tak, masz. Chodzi taki. Czyli to nie jest halucynacja, naprawdę coś tam się ci chodzi. W każdym razie, no to jest najczęstsze, że mamy wrażenie, że coś nam tutaj pełza i tak dalej, nie? To jest w przypadku tej psychozy alkoholowej i w przypadku majaczenia alkoholowego charakterystyczne. Też jeśli chodzi o alkohol, ja myślę, że osoby, które są bardzo długo uzależnione, przede wszystkim mają takie psychozy, ale też osoby, które piją na przykład, nie wiem, przez 2 miesiące bez przerwy, dwa tygodnie, nie trzymają przez dłuższy okres czasu. To jest pewnie taki szok dla tego organizmu, prawda? Nie może się odnaleźć. No, nie może się odnaleźć, brakuje mu substancji tej alkoholu czy jakiejś tam używki, tak? Zespół Otella, słyszałeś? Otella czytałem kiedyś, ale zespół Otella niekoniecznie. Zespół Otella to jest, ja nie wiem, czy ja czasem nie wspominałam trochę o tym w poprzednim programie albo gdzieś wcześniej, ale zespół Otella jest bardzo często właśnie związany z uzależnieniem i psychoza tutaj jest nastawiona na podejrzenie, że partnerka, bo zespół Otella dotyczy mężczyzn, że partnerka zdradza. Tak? Że taka osoba jest przekonana o tym, że dochodzi, nawet nie doszło, tylko dochodzi notorycznie cały czas w trakcie trwania tej psychozy. Musi dojść do, dochodzi do zdrady. Tak? I jakby jeżeli oczywiście faktycznie zdarzyła się taka sytuacja, no to nie ma mowy, tak, o psychozie, ale cały czas osoba mówi, że zdradziłaś mnie, widziałem tego pana na przykład, który, nie wiem, elewację robi przed domem, tak, stoi na rusztowaniu i to on specjalnie tutaj właśnie w to okno zagląda, ty wpuszczasz go przez to okno, tak, i tak dalej. To są tego typu bardzo irracjonalne tak naprawdę sytuacje, tak, że nawet zwykły robotnik, zwykły w sensie postać, która nie ma znaczenia, tak, a robotnik dlatego, że po prostu pracuje gdzieś tutaj na zewnątrz, to jest ktoś, kto na pewno z kim na pewno ta zdrada, że tak powiem, jest, tak? I nie można absolutnie przemówić takiej osobie, że to jest nieprawda. To już nawet nie są sceny drastycznej zazdrości, tylko to jest silne przekonanie o zdradzie. A jak się nazywa w przypadku kobiet zespół Otella? Bo zasada jest taka sama, tylko że... Nie wiem, wiesz, czy jest jakaś... Wynikałoby z tego, że na zespół Otella tylko są ci, no, cierpią na to mężczyźni. W niektórych przypadkach dotyka też kobiet, na pewno, no bo to jakby to jest skutek alkoholowej, choroby alkoholowej, no ale tutaj zdecydowanie większy, więcej jest mężczyzn i tak jak mówiłam też, tak skrajnie uzależnionych od alkoholu, jednak jest więcej mężczyzn, tak? A kobiety... Nie, ale ja pytam o zespół Otella. Ja wiem w Kubercie, no ale też mówię, to jest akurat zespół Otella, jest dla alkoholu zarezerwowany, nie? I dlatego być może tutaj o tych kobietach jest tak mniej, no... Jak się, nawet jak kobieta ma takie stany psychotyczne związane z tą zazdrością, to rzadko kiedy się nazwie to zespołem Otella, tylko jakby opisze się to jako stan na przykład psychozy, który charakteryzuje się
takimi sytuacjami nierealistycznymi. No a w przypadku mężczyzny zostało to nazwane i częściej jakby używa się tego nazewnictwa dla konkretnie powiedzenia, o co w tym chodzi, tak, dla specjalistów na przykład. Natomiast u kobiety też zapewne są takie sytuacje, natomiast zdecydowanie rzadziej, bo ja mówię, kobiety bardziej częściej są od leków uzależnione, chociaż nie, już to się zmienia, ale no to znaczy zmienia się, że są mniej uzależnione, czy że mężczyźni się bardziej uzależniają? Wiesz, substancje się zmienia. Kiedyś ten alkohol był stricte zarezerwowany dla mężczyzn i naprawdę to było coś wyjątkowego, że kobieta non-stop pije, tak? Mhm. Teraz już jednak jest to wyrównane, ale kobiety częściej sięgają w sytuacjach stresu po tabletki, leki i od nich się częściej uzależniają potwornie. Natomiast mężczyźni sięgają po ten alkohol, bo w opinii społecznej picie alkoholu jest czymś, co relaksuje. Nie? No, a ta kobieta jakby nie jest tyle, że chce się relaksować alkoholem, tylko jak chce się uspokajać, na przykład pewnie pójdzie do apteki po jakieś proszki uspokajające, a później do lekarza, bo tam też nie działają i tak dalej. Nie, to się tak. Wiesz, jest tutaj równowaga, tutaj płeć nie generuje tego, że jeden ma takie objawy psychotyczne, a drugi nie, ale być może to nazewnictwo trochę powinno być faktycznie zmienione i tak jakby uwolnione od płci, prawda? Natomiast no, na dzień dzisiejszy tak to wygląda w takiej klasyfikacji zaburzeń, do której się odnosimy. Jest też coś takiego jak halucynoza alkoholowa, to są tak zwane białe myszki słynne, tak? Białe myszki, ale też w takiej psychozie, gdzie jest takie silne uzależnienie, mogą też być takie myśli, które na przykład skłaniają, takie głosy, które skłaniają na przykład do zabójstwa. Do czego? Do zabójstwa. Aha. Też to jest jakby tutaj wyróżnione, że te głosy takie przy silnym uzależnieniu, kiedy jest tutaj ta psychoza, to też jakby to taki wytwór się pojawia o takich treściach. I tej halucynozie, bo to już jest halucynoza, czyli to jest takie, ojej, to jest takie owładnięcie. Też to, co jest tutaj istotne, bardzo często właśnie ten aspekt agresji tutaj jest dodatkowy, czyli bardzo często temu towarzyszy agresja silna. Nie? Dlatego też te takie głosy namawiające aż do zabójstwa. Ja bym najchętniej coś mu tam zrobił, tak? Jest też coś takiego jak psychoza kosakowa, tak to się nazywa. Zresztą nie słychać? Psychoza Korsakowa. Aha. To trochę wspomniałam też tutaj, tak ogólnie mówiąc o tych psychozach, te dziury w pamięci. No i rodzaj psychozy, następna psychoza to jest na przykład psychoza paranoidalna i to jest ta psychoza, która jest charakterystyczna dla schizofrenii. I o tym rozmawialiśmy tydzień temu. I o tym rozmawialiśmy tydzień temu. Dokładnie. Także, no i te psychozy z wieku podeszłego, które też już tutaj wymieniłam. No to pytanie teraz, czy jest sens zachęcać potencjalnych czy chorujących pacjentów do wizyty w psychoterapii online? Myślę, że jest sens przede wszystkim rodziny, które mają wśród swoich bliskich, znajomych takie osoby, które gdzieś właśnie w taki sposób funkcjonują, to jest sens zachęcić do tego, żeby przyszły, popytały się, jak skłonić taką osobę do leczenia, co zrobić, ponieważ no, psychoza nieleczona, długotrwała, która, że tak powiem, się nie wystopuje sama, wtedy rozwinąć się w schizofrenię, tak? No i to już jest choroba psychiczna i to już jest do końca życia.
to już się nie zmieni, a w przypadku psychozy może to być kwestia incydentalna i na przykład nawet jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu i ma i widzi te białe myszki tak zwane, albo ma wrażenie, że jakieś insekty tutaj pojawiają, to w momencie, kiedy odstawimy przez dłuższy okres czasu i jakby ten organizm się odstruje od tego alkoholu i utrzymamy abstynencję, to to już się nie będzie pojawiać. Nie? Mhm. No ale nieleczone może, jeżeli się okaże, że jakby sama psychika nie ma takiej zdolności, żeby to wygasić, to może się to niestety przerodzić w chorobę psychiczną. Na razie jest to zaburzenie. I coś, co ustępuje. I z gorszymi konsekwencjami. No tak, no psychoza to jest, psychoza nas pcha do działania, tak? A jak ośmielić osoby, pacjentów, żeby skorzystali z psychoterapii online? Bo przypuszczam, że w ogóle w przypadku korzystania z porad, nie tylko online, ale w ogóle na żywo, no jest ta bariera wstydu. Mówisz tylko o psychozach, czy to tak ogólnie? No, wstęp ogólny, a psychoza szczególnie. Chociaż zazwyczaj, no tak jak mówisz, to przychodzimy w imieniu kogoś, w imieniu osoby, o którą się martwimy, więc może tutaj jest mniejszy wstyd, ale mimo wszystko, jak zachęcić do przełamania bariery wstydu, żeby się skontaktować z psychologiem, jeśli widzimy w gronie osób najbliższych kogoś, kto cierpi na takie zaburzenia. Jeżeli chodzi o psychozę, to myślę, że osoba, która jest akurat w psychozie, to ona bardziej niż się wstydzi, to ona nie wierzy w to, że ma jakiś problem. Nie, nie, ale ja mówię o osobach, które zgłaszają się w imieniu tych, którzy cierpią na psychozę, czyli członek rodziny, czy przyjaciele. Ja mówię w ten sposób. Wstyd, oczywiście takie powiedzenie w ogóle o tym, że mamy jakiś problem, jest trudne, bo bardzo często mamy takie przekonanie, że to świadczy o nas źle, że mówi o nas źle, że powinniśmy to wszystko załatwiać w czterech ścianach, że lepiej nie mówić. Ale no, mamy do wyboru tutaj albo pozostać z tymi przekonaniami i z tym problemem, albo radząc się specjaliście, rozwiązywać ten problem i nagle okazuje się, że wszystkie inne problemy, które są, również znikają, tak? No i pojawia się taki komfort życia, bez objawów chorobowych, też z takim poczuciem, że trochę możemy teraz odpocząć, być może jak w małżeństwie na przykład na nowo pewne rzeczy poskładać, tak? Ja widzę, osobiście widzę same korzyści, dlatego że to jest przełamywanie bariery jakiejkolwiek, czy wstydu, czy obaw, a przełamywanie wiąże się z tym, że robimy coś, jest już to działanie i coś się dzieje, nie zaszkodzimy tym, możemy pomóc, możemy zrobić coś dla siebie. W tej chwili pan psycholog czy psychoterapeuta właśnie od tego, że jest problem. To jest też osoby sławne mają już swoich osobistych psychoterapeutów i szybko chcą niektóre rzeczy rozwiązać, żeby one im nie psuły do takiego komfortu, tak? Czyli jeśli chcesz mieć większy komfort życia, a masz jakiś problem, który jest długotrwały i z różnych względów trudno w ogóle dotrzeć do osoby, czy ty masz problem z tym, żeby sam rozwiązać, to szukaj kogoś, kto ci w tym pomoże, bo są takie osoby, czekają na ciebie. I jest bardzo duża szansa, że wszystko się zacznie poprawiać, jeśli tylko tego chcesz. To jest przekaz motywujący dla potencjalnego pacjenta. I ja się chciałem zapytać o to, o czym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, bo mam pewną propozycję. Nie wiem, czy nie wybiegnę trochę z tematem, ale chciałbym zaprosić tutaj do programu takiego kolegę specjalistę, który jest ekspertem w zakresie samobójstw. A samobójstwa mogą być efektem różnych zaburzeń
psychicznych chyba i tych stanów lękowych, o których... Nieleczonych przede wszystkim. Nieleczonych. Mhm. To może, jeśli by się okazało, że za tydzień albo za dwa, no bo to muszę poczekać na potwierdzenie, to jaka by mogła być podprowadzka do takiego tematu? Moja podprowadzka, tak? No, czy w ogóle, czy ten temat, który wymieniłem, wiąże się z tematami, które poruszaliśmy tutaj do tej pory, czyli schizofrenia, tak? Lęki, psychoza? Tak. Bardzo się wiąże, ponieważ w tych zaburzeniach, w tych chorobach istnieje ryzyko, i to całkiem spore, że osoba niezaopiekowana, nieleczona, no jakby jest już tak zmęczona doświadczaniem w sobie tej choroby, albo ma właśnie jakieś urojenia czy halucynacje, że musi to zrobić, jakieś głosy nawet skłaniające do tego, że faktycznie jest bardzo duża potrzeba, żeby o tym powiedzieć, bo samobójstwa to bardzo często są też, wiesz, poprzedzone tym, że osoba mówi, ja chyba sobie, nie wiem, ja chyba sobie coś zrobię, prawda? I nikt tego nie bierze na poważnie. I nikt tego nie bierze na poważnie, a taki akt samobójczy zazwyczaj jest wyciszony, zaplanowany po to, żeby nikt nie przeszkadzał i żeby przynosił efekt. Więc na pewno to jest bardzo trudny temat, bardzo trudny. Nikt nie chce rozmawiać w ogóle o śmierci w jakimkolwiek kontekście, ale myślę, że warto. No właśnie w czasie pandemii teraz te tematy, które poruszamy, są nasilone. O tym nie mówiliśmy dzisiaj, że psychoza jest to stan, który jest opisany w medycynie i dzisiaj na ten temat nam powiedziałaś wykład, ale nie rozmawialiśmy o tym, że ten stan jest jeszcze nasilony z powodu sytuacji, jaką mamy globalnie teraz w świecie. Tak, oczywiście, że tak, ponieważ różne osoby w ogóle, zanim była pandemia, miały pewnego rodzaju tendencje, na przykład osoby, które, nie wiem, myślały, cały czas wyszukiwały w sobie choroby albo bały się tego, że coś im się stanie, zachorują, że zostawią różnych swoich bliskich albo że im się coś stanie ogólnie, tak, one szczególnie są narażone na taki bardzo wysoki stres i realne zagrożenie, no i mogą tutaj się pojawić takie stany psychotyczne, gdzie po prostu będą odczuwały też i objawy, tak? Realnie będą miały przekonanie, że coś się w ich ciele wydarzyło, a na przykład medyczne badania nic takiego nie będą potwierdzać, tak? Ale nie będzie. Czyli lęki, schizofrenia, psychoza mogą prowadzić do samobójstwa i depresja. Samobójstwo może mieć też jeszcze wiele innych przyczyn niezwiązanych ze zdrowiem psychicznym, to się tak domyślam, ale wszystkie te aspekty, wszystkie te stany, które tutaj wymieniliśmy, są zagrożone, znaczy wzmocnione przez pandemię, przez sytuację, w której w chwili obecnej żyjemy i trzeba mieć tego świadomość. I to, co jest jeszcze, tylko dodam na samo zakończenie, to, co jest istotne moim zdaniem, bardzo istotne i fajnie by było, gdyby pewnie tutaj się pojawi, że szczególnie taką grupą narażoną na samobójstwa w wyniku izolacji przymusowej, takiego zupełnie odwróconego sposobu stylu życia, no tutaj musimy pamiętać o nastolatkach. To jest grupa zagrożona mocno. Zaczyna się od samookaleczeń, różnie może się skończyć. O tym wszystkim bardzo bym chciał porozmawiać w szerszym towarzystwie za tydzień albo za dwa tygodnie. Do tego czasu każdy, kto by chciał skorzystać z porady psychologa, ma się gdzie zameldować? Psychoterapia online, zapraszam serdecznie. Na Facebooku, psychoterapia online na Facebooku. Czy to dzisiaj wyczerpaliśmy temat? Pewnie nie. Zdaniem? Pewnie nie. Ale ja nie mam już więcej pytań. Ja myślę, że...
na tyle postaraliśmy się tutaj wyjaśnić, objaśnić, jak to przebiega, że chociaż nakreśliliśmy taki dobry fundament do tego, żeby poszukać tej wiedzy dalej, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Jeśli nie ma więcej pytań, to pozostaje nam się pożegnać ze wszystkimi, którzy nas oglądają na stronach ITVP TV, na stronie Studio Polonii Świata, które cały czas transmituje nasze spotkania online. Sprawdzimy, czy wszystko działa. Ja przypominam, że można. Tak, jesteśmy. Jesteśmy na żywo w Studio Polonii Świata. Wystarczy pobrać aplikację. Jest dołączona do linku w opisie naszej transmisji. Studio Polonii Świata transmituje całą dobę, non-stop, dociera do wszystkich krajów na świecie, wszędzie, gdzie jest internet, niezależnie od Facebooka i YouTube'a. W oparciu o takie narzędzia budujemy naszą niezależną telewizję, w której pojawia się wielu znakomitych gości i pojawiają się programy cykliczne, takie jak psychoterapia online, która dzisiaj zmierza ku końcowi. Dzisiaj zbiega ku końcowi. Prowadziła ten panel dzisiejszy pani psycholog Beata Dankowska, której bardzo dziękuję za wspólne spotkanie. Ja dziękuję również za uwagę i życzę wszystkim miłego wieczoru po tak trudnym temacie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dobranoc. Do zobaczenia za tydzień. Dobranoc.